Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku z naszego Assassin's Creed dwójeczka. Nic nie robiłem poza nagraniem, więc nie mam nic ciekawego do opowiedzenia tym razem. Nic nie robiłem dlatego, że na razie jest wszystko wyczyszczone, więc mamy tutaj jakby dwa takie fabularne wątki. W poprzednim odcinku skończyłem właśnie tutaj rozmowę. Nie wiem jak on... Kurde, jakie on miał na imię. W każdym razie on teraz jest tutaj w dokach i ma kolejne dla nas zadanie, więc wykonajmy je. Rescuing my brothers was more than just an act of charity, Ezio. The men you freed will play a vital role in the weeks to come. Just ask for their help and they'll join you. And once I have my little band of thieves? Send them towards a group of guards and they'll create a distraction. Opening the way for me. Exactly. Saves me from having to bloody my sword. I like it. Exactly. Now I'll tell you what to do with them. Antonio's plan calls for a bit of deception. We're to imitate his archers, which means we'll need the armor that they wear. A shipment of the stuff has just been loaded into chests and now awaits delivery to Seta. Loot the chests and retrieve the outfits. When that's finished, I'll need you to fetch me a boat as well and bring it back here. We'll use it to move our men into the palazzo undetected. Consider it done. Okej, czyli potrzebujemy jakieś przebrania, tak? Musimy to zdobyć. Przebrania łuczników. Tak mi się wydaje. Chest, czyli to są swego rodzaju jakieś skrzynie. W tych skrzyniach powinny być właśnie, już się ciemno zrobiło, te przebrania, tak? Chyba to musimy zdobyć. Dobrze to rozumiem? Chyba tak. Zresztą zaraz zobaczymy. Natomiast jeśli ono mówi o tych takich właśnie grupkach, o tamtych, co można ich wynająć, no to to już wiemy, nie? Ale on o tym wspomniał też chyba z tego co tutaj wiem, nie? No dobrze, rozumiem, że tam jest, okej. Okay. Dobra, to można jakąś górą. Tak, tam. Ciekawe, czy tamtędy można dojść. Patrzcie na to. Ja to po prostu uwielbiam. Oni nie umieją pływać. Czy ja teraz mogę na przykład? Nie, chyba nie, jeszcze nie. Nie, nie, muszę poczekać, aż oni się tutaj wszyscy rozprawią. Musi być po prostu cisza, spokój, wtedy dopiero, nie? Dobra. Pomożemy, nie? No co będziemy? Dobra. Chodźcie. Zabierzemy. Jest. Mamy to. Dobra, zabieram chłopaków. Idziemy dalej. Tutaj jesteście, tak? Oczywiście już mnie mają tu. Zawsze to można wrzucić go do wody, nie? Dobra, na razie będą tu o mnie mówić źle, więc zostawiam to. Chodźcie do następnego znacznika, później się będziemy martwić odnośnie tego... tych plakatów tutaj, które mówią, że jestem niebezpieczny. Gdzieś tam. No to chodźcie. Idą za mną? Idą. Aha, tutaj jesteście. Czy mogę sobie poradzić zawsze o tym? Jezus. Źle to zrobiłem, przepraszam, ale go niestety zabiłem. No trudno.
Dlatego tak mówią o mnie. Cholera, no. Strasznie dużo jej się tutaj zrobiło. Czyżbym miał mało już tych kolesi? Strasznie mało. Czy ja to mogę zabrać już? Mogę. I jeszcze było coś, że ja muszę go gdzieś łodzią, tak? Nie wiem, tak mi się wydaje. Na razie to wszystko tu zostawiam. Pierdzielę to. O, taki jesteś sprytny. No ale czemu nie mogę? Bez sensu. Dobra, nieważne. Oni też tu powpadają zaraz wszyscy. Muszę ich wykończyć. Aha, ucieknie, dobra. Nie, nie. O Jezu. Chodzi o to, żeby teraz tu wejść. Nie chcę go. Dajcie mi tu normalnie popływać. Dobra, i teraz... tam, gdzie mam znacznik, tak? Dobra. Widzicie, tutaj na przykład ta mapa... Ta część mapy niestety nie jest jeszcze dostępna. Dobra, płyniemy chyba po niego. Nie wiem, jak to później będzie. Molto bene, Ezio. This is exactly what we needed. I'll let Antonio know you finished the job. Dobra. Takie zadanie poboczne, ale przyjemne, fajne, spoko. Wiecie, zawsze to coś. I teraz jeszcze jedno tutaj mamy, czyli zrobiliśmy, chyba już więcej nic tu nie ma. No nie. No mogę oczyścić tutaj z tych rzeczy, tutaj wiecie, ale na razie zostawiam to. Żeby dobrze o mnie mówili, tutaj chyba nawet chyba jest co, czy nie? Gdzieś nie, to nie z tej strony. Z tej. Gdzieś tu powinno być. O, tu. No mogę to wyrwać w sumie. To by się kłopotami zajmować. Dobra, i chodźmy do tego jeszcze jednego znacznika. No nadal mam jeszcze. Jeszcze źle o mnie mówią. Jeszcze gdzieś jest, ale to już tam dobra. No nieważne. Skupmy się na fabule. Tutaj gdzieś. O, patrzcie, ten znak. Chodźcie, zrobimy to. Do you see what's going on? Not yet. But you will. Dobra, co tym razem będziemy się bawić? Chodzi o kogoś z mieczem? Nie wiem, o co chodzi. Czy ja dobrze... No tu są miecze. Tutaj w sumie nie jest. Chodzi o chyba o... Cut, czyli jakieś rany cięte, tak? No to na pewno. Też nie. Jeszcze raz, to może to. To, to.
co, nie mam pojęcia. I think I'm onto something. There seem to be a lot of warriors here, yeah? But only some of them have weapons. No, to jest ta podpowiedź chyba, tak? Kurde. Też nie. Kto to ma z nich? Aha, dobra. Dobra, mam to. Dalej, tak? Aha, nie ma podpowiedzi. This hand whistling. Czekajcie. Hands. Hands, tak? No jest jakaś ręka. Divislion on the Great Force. Cholera. No nie wiem, może takich świętych tu, co? Cholera wie. O, dobra. Tak celowałem, słuchajcie, sorry. Będzie? Mamy to? Dobra, mamy to. Play. Play all. Ach, króciutkie to. Jeszcze mamy za mało, słuchajcie. Idziemy dalej. No ale dobra, mamy już to. Gdzie jest nasza ekipa? Tu gdzieś, tak? Na dole. Kyusu. Wpadłbym tam. Czekajcie, sobie tylko zapiszę coś. O, że mam już jedyneczkę. Dobra, idziemy dalej. Ah, Ezio. I was hoping you might return. I want your advice on something. Of course. Tell me what troubles you. Emilio has turned some of my own men against me. Bribery and blackmail, is it? Yes. And we cannot strike until the traitors are dealt with. They're still somewhere in this district, keeping tabs on us and reporting back to Emilio. Not for much longer, they're not. Jakiś zdrajca jest, tak? Między nami, dobrze to, między nimi, dobrze to rozumiem. Traitors, tak, to są jacyś zdrajcy. No dobra. Mamy takich trzech. Tam mogę to... Dobra, zrobię to od razu, jak już jestem tu. Ten w ogóle biegnie tu za mną. Dobra, pierwszy jest tutaj, to chodźcie, może go zlokalizujemy. Dość spory obszar. Jest tu gdzieś? No niekoniecznie musi być. Jesteśmy centralnie tutaj, ale... Może być gdzieś na górze, wiecie? Sprawdźmy to. Chyba, że czekajcie. A, dobra, jest na łodzi, okej. Jest na łodzi. Zdrajca jeden, no. Tam chodzisz, tak?
No to jak chodzić tak, to może byśmy, może by nam się udało. A, dobra. Gdzie on jest? Czekajcie, tego nie mam już. A, tu, dobra. No weźmy sobie może czymś innym, może ten... Skubaniec! Dobra. Jeden wyeliminowany. Tamten skoczył. Dobra, a oni... Ten jeden doskoczył tutaj do mnie. Ale dobra. Zaraz sobie weźmiemy nowych. Tamci chyba powpadali do wody, wiecie? Tak, straciłem ich. Dobra, ale tu sobie weźmiemy tych. Chodźcie ze mną. Naprawdę tutaj nie mogę wejść? To jak ja mam go zdobyć? Chyba, że on jest gdzieś tu. O nie, no ale ci mi tu nie wejdą teraz, bo nie będą pływać. Nie będą pływać niestety, bo nie umieją. Nie chcę tu wchodzić, nie chcę tu wskakiwać. Dziwnie, że ta mapa jest tak teraz podzielona. Chciałbym już, żeby była odkryta, bo mi jest ciężko łazić tu wszędzie. Dobra, mamy ten obszar jeden. Gdzieś tu powinien on być. Może tam. Na razie go tu nie ma. Tu też nie. Jestem w samym centrum tego, ale... No nie ma go. Chyba, że gdzieś jest na górze. Co myślicie? No tu już wylazłem poza ten. Dobra, chodźcie, zobaczymy na górę, bo szmyślak zaraz trafi. A, tam jest, dobra. Mam go. Dobra, udało się. Jak ja to zrobiłem? Nie tak chciałem, no ale dobra. Chodźcie za mną jeszcze wy. W ogóle jak oni skaczą, to tak śmiesznie słychać, takie śmieszne odgłosy wydają, jak oni skaczą. Dobra, to zostawiam, bo oni tutaj są, także to nie ma sensu zdzierać tego plakatu. Ten tutaj centralnie na mnie, ten za mną biegnie. Katastrofa jakaś. Jest tam. Chodźcie za mną. Ile was jest? Dobra, idziecie za mną. Chodźcie. Będzie. No i udało się. Mamy to. Dobrze. Więc mamy to. Jest ładnie. No Jezus, muszę się teraz wrócić tam do niego. Dobra, tak też zrobimy. Tutaj oczywiście mogę te plakaty pozdzierać, bo wszyscy już o mnie wiedzą. Też możemy to zrobić. Dobra.
No to chodźcie, to jest gdzieś z tamtej strony. Źle trochę idę, ale... Co tam? Kawał świata do przejścia. Nic nie zrobiłem właśnie poza nagraniem ostatnio. Nic nie było, no bo już wszystkie skrzyneczki tutaj zebrałem jak na razie do z tego co tutaj mamy, nie? Odsłonięte. Tam trochę mogę się skupić jeszcze na piórkach ewentualnie, albo na tych znakach właśnie, co teraz mieliśmy, ten znak. No bo tak tutaj nic więcej nie widzę. No łodzie są jeszcze do przetrząśnięcia, ale to są to takie małe łódki, tam trochę pieniążków jest. Można by było się ewentualnie jeszcze wrócić, słuchajcie, do naszej posiadłości. Też zgarnąć pieniążka. I także to by było na tyle. Zmieniłem chyba też strój. Tak, bo miałem taki błękitny w sumie, a teraz wziąłem taki niebieski. Ale tam, wiecie co, to się tak różni tym, że... Pożal się Boże. Dobra. Jestem. Mógłbym w sumie zrobić cięcie i pojawić się tu, ale co tam. I work with Antonio and his thieves. Emilio? Please enter. Your good work has restored us to our former strength, Ezio. We are ready to strike. Just tell me what needs to be done, and I'll see that it is. You'll approach from above under the cover of night. Emilio has posted archers around the palazzo. Kill them, but do so quietly. As they fall, my men shall replace them. What about the guards? When you finish with the archers, we'll regroup in front of this building here, and discuss next steps. Dobra. Nessun problema. I'll take care of the archers and return to you. Then it's settled. Dobrze. In Bocca al Lupo. Nie wiem, głowa to co to było? Coś tam nacisnąłem, ale chyba nie wyszło mi. Mamy, słuchajcie, 5 łuczników do wyeliminowania. Ale mamy zrobić to po cichu, tak? I na miejsce tych tutaj właśnie wyeliminowanych powinni pojawić się nasi. Zobaczymy jak to działa w praktyce. To jest gdzieś daleko, czy jak? Pewnie są gdzieś na górze, więc i tak będę musiał wejść na górę. Ale kawał świata widzę. Dobra, chyba się pomalutku zbliżamy. Tak, mamy to. Nie obiecuję, słuchajcie, że mi to wyjdzie. A no tak, bo jesteśmy tutaj przed tym. Okej. Bo to wiecie, różnie może być. Ja zaraz tutaj mogę tak zlamić, że w sensie, że oni mnie zobaczą, a chyba nie mogą mnie zobaczyć. Po cichu. No jest, jeden z drugim. Aha, czyli nie jest to aż tak po cichu. Dobra. I tam są następni. Nie, bo bałem się, że muszę zrobić to po cichu, ale widzę, żeby mi to chyba nie wyszło. Tam mam jeszcze dwóch. Co on robi, patrzcie. Nie mogę teraz zejść z tego. To jest po prostu mistrzostwo, nie mogę zejść z tego.
Zejdź z tego, dlaczego ty nie chcesz zejść? Dobra. I teraz musimy iść gdzieś, jeśli jest jakieś miejsce, tak? Wygląda, że gdzieś na dole, ale zobaczymy. Tutaj. Wygląda jakby gdzieś tu, albo czekajcie, na wieży może? W sensie... No trochę to tak wygląda jakby na wieży. Dobra, sprawdzę to. Ale być może się mylę, ale... Nie, chyba się mylę. Mhm. Tak wygląda jakby gdzieś tam było, no cholera wie. A, tu jest. Dobra, mamy go. Well done, Ezio. Everything is going according to plan. As we speak, my men are replacing the archers. A, do, teraz się tak podmienili. Dobra. But not the building itself. Emilio's guards still patrol its border. Use my men. They can distract the guards. Save you from having to fight. And when it comes time to storm the place, remember what I've taught you. Seek out the Ezio. We await word of your success. Dobra, teraz muszę się tam dostać. Ale kurde, przydałoby się, słuchajcie. Mamy checkpoint. Uzupełnić może bomby, bo nie mam bomb. Źle. No nie dam rady. A tak bardzo chciałem. Bomby. Full by... Okej. Idę tam. Tu mówi, że mogę zabrać swoich... zabrać ich. Dobra, zabieram ich. Chodźcie. Aha, tu. No tak. Idziecie? Nie, nie, nie chcę. Kurde, ale mnie zdzielił. Pomogę im po prostu i tyle. Chodźcie, jeszcze weźmiemy tych. Dobre, co? Strasznie dużo jest tych przeciwników tutaj. Dobra, mamy spokój. Reszta widzę już na górze. I teraz muszę się tego, czego się nauczyłem, czyli skoków, muszę tutaj to wypróbować. Mam nadzieję, że mi się to uda. Naprawdę nie? To jak to nie tutaj? No to gdzie? To tutaj gdzieś? Powiedzcie sami. Nie, tutaj to, to on w ogóle nawet nie chce wejść. O co chodzi, słuchajcie? Powiedzcie mi. Że tam... To jest jedno jedyne przejście, które można by było... Dobra, chodźcie, jeszcze zobaczymy z tej strony, bo szlak mnie trafi. Myślałem, że o to chodzi, że tutaj będę mógł się wdrapać. Gdzieś. No ale nie chcę się złapać. No szkurde, naprawdę. Już myślałem, że właśnie o to chodzi tu. Chyba, że od strony wody gdzieś. Patrzcie. Aha, dobra. Nie było pytania.
Nie pytajcie, jak ja to zrobiłem. Już wiem. Your little house of cards is crumbling, Emilio. A minor setback. It will be dealt with. This povero scemo Antonio and his thieves. Never mind then. It's the assassin you should be worried about. Why? Is he in Venezia? He's been here for weeks. How could you be so blind? Unlike you, I've been busy. Someone had to provide the weapon to our brothers in Firenze. Yes. And we also went with that team. Enough with the bards. What is it you want, Carlo? Maestro has called a meeting. 3 days from now at Santo Stefano. Very well. I'll be there. Assuming you stay on him! If you want my advice, I'd find a less conspicuous place to land. Seta is a target. Seta is a fortress. Goodbye. Cotimo! You, call for my phone. It should be closed. When it arrives, ba źle to zrobiłem. I'll be right back. If Carlos speaks true, I must find a place to hide. Just until the meeting. Then we'll deal with the attack. He must be working with Antonio. That means the attack. No. Pasu, where do you think you're going? No mogę ich tu wyeliminować, nie? To by było też dobre. Bo będę miał spokój. A tam opowiadasz. On był cały czas koło mnie. Mogłem go już go wcześniej wykończyć. Do not be afraid. I feel no fear, assassin. Only regret. I sought unity. Stability. Order. At too great a cost. Progress demands sacrifice. Non trova alcuna gioia in questo. Ma non c'è altro modo. Requiescat in pace. Majty mu było widać. Nara. Przejęliśmy to. Sorry, I couldn't resist. Come, let's open the gate for Antonio. No chodźcie. Mam nadzieję, że to nie jakaś pułapka. Nie, jest Antoni. Seta's fallen and Emilio is no more. All thanks to you, Ezio. Go! Tear down Emilio's banners. Return what he has stolen from the people. Tell me, Ezio. How can I repay you for your service? Money's always nice. Easy enough. Pieniążka, już tyle tych pieniążków mamy. Emilio is meeting with a man named Carlo. He looked to be a government official. Do you know him? Carlo Grimaldi. He sits on the Council of Ten. Why do you ask? What are you up to? I have a meeting to attend. Mamy to. Czy się zmieni tu mapa? Zrobiliśmy porządki. Tak. Czy... Okej. Okay. Nie, bo nie wiem, czy wiecie, na nowo nie będzie. Może ten obszar w końcu w tej Wenecji się powiększy? Chciałbym. Żebyśmy mieli większe pole do popisu, a i coś po poza nagraniem bym mógł porobić. Ciekawe. Okej, jestem. Jestem, słuchajcie.
Aha, w tym miejscu, dobra. Jest jeszcze, kurde, tutaj grobowiec się zrobił. O nie. To znaczy, że można chyba przejść już, słuchajcie, bo nie można było, tam nie mogłem przejść. Zobaczę sobie aż z ciekawości. Tamten obszar był zamknięty. Zaraz zobaczę też na mapie, jak to wygląda. No tutaj to tam jeden przeciwnik tylko. Nie wiem, o co chodzi, słuchajcie, z tymi łodziami. Nie potrafi wejść. Co za dziadostwo. Tak, tutaj chyba było zamknięte. Z tego, co kojarzę. Patrzcie, nie przejdziemy tędy. Chcę zobaczyć tylko. Tak, tu było zamknięte, o ile pamiętam. Czyli mamy nowy obszar. Będę miał co robić poza nagraniem. Tak, tak, tutaj nas nie było. To na pewno. Na tym placu. Mhm, nawet się pojawiło. A tutaj widzę, jakieś strzeżone jest, nawet nie można. Piękne. Piękne, ale strzeżone. I z tego, co widzę, tutaj gdzieś jest... ślamazara jesteś. Wejście jest do tego grobowca, słuchajcie, ale to kurde, to pilnowane jak... Nie wiem, czy to ja dam radę, tak? No. Trzeba by było też mapę kupić. Tu chyba nie wejdę nawet, co? Tutaj to nie. Ja już wiem... Naprawdę? A czemu chcecie mnie już od razu zabijać? Kurde, co ja wam takiego zrobiłem? Właśnie pytanie właśnie, czy ja mogę tu wejść? Gdzieś... Wszystko jakoś tak pozamykane. Chyba nic z tego, słuchajcie. No, nie da rady. Co? No nie da rady. Z innej strony, słuchajcie. Kompletnie z innej strony. Się w ogóle patrzą na mnie, nie? Jezus. Ci się czają, przed chwilką biegli za mną, teraz już nie. Nie wiem, jak się tam dostać na górę. Fajnie by było ten grobowiec nawet dzisiaj zacząć, ale widzę, że chyba nie jest mi dane. Za mocno strzeżony obszar. Nie wiem, w którą mańkę tu się udać. Obejdę może to dookoła, zobaczę, jak to wygląda. A, będziemy kmić w następnym odcinku. Fajnie, że w tym udało się wyeliminować tego przeciwnika. Może tutaj prędzej? Prędzej tu gdzieś. Tylko patrzcie, przy każdym jest strażnik, więc... Albo tu. Albo tu. Widzą mnie? Nie wiem. Nie interesuje mnie to. Kurde. No, próbuję się bronić. Kurde, patrzcie, nie mogę. Nie chciał wyjąć tego. Dziwne to było. Bądź tu mądry. Czy ja tu mogę wejść? Tędy? Tędy prędzej, co? Wow, jakie posągi. Ładnie tu. Tu musi być gdzieś, słuchajcie, albo zejście niżej, albo jak? Jakiś plac? Mamy skrzynkę. Jezu, nie zauważyłem tego. Ale skrzyneczka to nie, to nie to to. Muszę iść też do sklepu i kupić to. Dobra, tu jest. To chodźcie, zrobimy to.
W sensie nie zrobimy chyba dzisiejszym odcinku, bo już zaraz mi odcinek się będzie kończyć, bo nie chcę też, żeby był bardzo długi. Ale mamy przejście, więc myślę, że w następnym odcinku ten grobowiec splądrujemy. Kupię mapę. Chciałbym to, no nie chcę już przedłużać, bo to wiecie, to może być też długi odcinek przez to. No, patrzcie, ile do zrobienia. Rany boskie. Aha. Czyli tylko tam? Już widzę ten grobowiec? The puzzle? O, jakieś puzzle? Po prostu zwyczajnie tam mam się dostać. Ale tu ładnie, matko. Ładna ta część jest, podoba mi się. Fajnie to tutaj zrobione wszystko. Dbają te detale tu. Nie wiem, czy na ten krzyż miałem skoczyć, czy jak. Jeszcze zobacz, a tutaj jest pełno takich. Jak to się można? No niby... No niby to jest to, ale co to, to już by było? Nie. Już mi się wierzyć nie chce. Cztery płytki. Czy chodzi o te puzzle? Salwa. No dobra. Pokażcie. Czy to nie jest jakaś czasóweczka? Co to jest? A. No, a jak na przykład zejdę z tego? Pull deliver before. Słychać, że coś tyka. Myślę, że to jest, słuchajcie, zagadka. Że to jest czasóweczka. Każde z tych... Każde z tych coś daje, jakąś tak czasóweczkę i muszę to chyba wszystkie przejść, żeby cokolwiek zdobyć. Dobrze, będziemy robić to w następnym... O, tu się podsłaniało. Oczywiście, że tak. No niby pokazuję, jaka droga jest, ale ja już wiem o tym, że ja zlamię to. Ma, tutaj tym razem. Mhm. Dobra, ale będziemy bawić się w następnym odcinku. Tyka? Tyka. Dobra. Ale to może być fajne, takie na czas. Tylko mówię, będę się pewnie z tym męczył. Dziękuję wam za dzisiaj i cóż, nie? Do następnego. Trzymajcie się, cześć.